Moim miasteczkiem, miejscem urodzin jest Zagórów. To jest miasto nad Wartą. To było miasteczko, które zawsze od wielu dziesiątków, czy nawet setek lat było budowane przez trzy nacje. Polaków, Żydów i osadników niemieckich. Raczej niemieckich, chociaż no, powszechnie się używa terminologii holenderskiej. I takim pewnym wyznacznikiem tego zbiorowiska, tej społeczności były trzy bardzo godne świątynie: katolicka, ewangelicka i bardzo efektowna też synagoga. Żydów było około 1000, Niemców w samym Zagórowie było gdzieś tam 300, ale bardzo duże osadnictwo okoliczne. Także on przed wojną miał 5000, po wojnie 3 i do tej pory te 3000 ma. Dziadek mój Tomasz Słowiński z tej linii po stronie ojca był wiele lat na przełomie wieków XIX-XX wybierany na wójta tej miejscowości i zawsze w rodzinnej tradycji podkreślano, że wygrywał dzięki głosom mniejszości. Miał pewne takie talenta i kontakty. Był dość zamożnym, jak na tamte warunki, chłopem, który do tego doszedł z poziomu skrajnej biedy, bo był synem komornicy, więc ciężką, niezwykle ciężką pracą, jak się czyta te rodzinne wspomnienia. To się nawet, to sobie trudno wyobrazić, że dziadek, który na przykład w zimie, jak były wolniejsze, powiedzmy w cudzysłowie, godziny, plut koszyki, wsadzał je na taczkę i tą taczką pchał ten towar na sprzedaż do Grodźca, 20 kilometrów. Więc to w dzisiejszej perspektywie to nawet trudno sobie wyobrazić, że pojechałbym takim sprzętem asfaltową drogą, a on to pchał przez te drogi ubite, czy tam ledwo wysypane jakimś szutem. Z tej grupy licznych dzieci dziadek zdecydował, że jedno z nich będzie kształcone i padło na starszego o 2 lata brata mojego ojca, stryja Lecha Słowińskiego, który został wydelegowany do Gimnazjum Księży Salezjanów w Lądzie, a stamtąd dalej i skończył jako profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, więc ta droga stryja w sensie akademickim, ale też w sensie fizycznym. On musiał rano wstawać o 5 w Zagórowie, żeby na 6 zdążyć na mszę u Salezjanów w Lądzie. Miał tylko do pokonania łąkami i groblami 5 kilometrów codziennie na pieszo. To wszystko w naszej świadomości o tyle istniało, że to liczne rodzeństwo, które też bardzo chętnie korzystało z różnych sposobów dochodzenia do wiedzy, zawsze były obecne u wszystkich moich wujów, szczególnie wujów i może jest jednej z cioci, duże zbiory polskiej klasycznej literatury. Jeden z braci ojca miał obkutę całego Kraszewskiego, przeczytał w prawo i w lewo wszystko, co Kraszewski napisał. A z kolei mój ojciec na przykład w czasie wojny nauczył się całego Pana Tadeusza na pamięć. Jeszcze w latach 70., jak studiowałem już polonistykę, tata potrafił na wyrywki każdą księgę przeczytać. To było trochę inne pokolenie, innej głodne wiedzy, inaczej. Ja taki byłem ostrożny z tym Panem Tadeuszem wtedy, ale muszę powiedzieć, że w jakiś sposób mi to szalenie imponowało, że można było to w ramach rodzaju, nie wiem, samokształcenia czy samoobrony wkuć na pamięć całą tę piękną księgę. Mama prowadziła dom, tato był wiele lat, po 40, prezesem spółdzielni minnej w Zagórowie, którą wybudował od jednego sklepu do 40, na koniec zatrudniali ponad 200 osób.
zawsze i do końca był związany z tym miejscem, nie dał się ruszyć na żadne awanse ani nic. A ja staram się jak najszybciej wyrwać z Zagórowa, który do dzisiaj jest bardzo mocno obecny i w mojej świadomości, i w moich kontaktach, ale od razu z podstawówki uciekłem do internatu w Słupcy i potem na studia. W 1972 roku zacząłem studia na polonistyce. Wszyscy myśleli, że to będzie łatwo, bo tam już jest stryj. No nie życzę nikomu takiej łatwizny, bo przyjechałem do stryja jakieś 3 tygodnie przed egzaminem i przeszedłem bardzo ostry kurs salezjańskiej nauki, czyli za 15:06 rano pobudka i ostre wkuwanie do śniadania, przerwa na śniadanie, wkuwanie dalsze i repetytorium do obiadu. Po obiedzie spacer ze stryjem do ogródków w okolicach ulicy Kolejniowej. Potem kolejna porcja nauki. Kolacja. I po kolacji mówi, no możesz sobie poczytać do 12. No i tam był czas już na wolniejszej lektury. Na przykład dzięki stryjowi mogłem dostać się do lektury Sołżenicyna, która była... Jak on to zdobył, nie wiem, nie pytałem. No i tak 3 tygodnie takiego treningu przed egzaminami spowodowało, że ten egzamin na filologię był dla mnie, no powiem wprost, spacerkiem, bo zostałem tak przećwiczony i przepytany przez cały materiał, że ten reżim ja zrozumiałem. U niego to było w krwi, tak miało być, taka była zasada, taka była... Aczkolwiek powiem szczerze, że jego sfera zainteresowań, czyli metodyka nauczania języka polskiego, była dość odległa od moich zainteresowań, ale jeśli chodzi o sposób przygotowania, no teraz niedawno byłem uczestnikiem takiej przemiłej uroczystości, bo grono jego uczniów, wychowanków, zawiesiło w Marcinkę tablicę poświęconą swojemu Belfrowi. No, traktowali go wręcz jako ojca, jako tego. Był takim no, Belfrem z powołania. Przez wiele lat potem uczył w 8 liceum w Marcinku. Dla mnie był bardzo ważną osobą, jeśli chodzi o ten etos pracy z materiałem, z książką, ze źródłem. On przecież przez to gimnazjum ląskie dobrze opanował i łacinę, i grekę, więc tutaj nie było żadnej taryfy ulgowej w przygotowaniach. Ten internat w Słupcy w części dotyczącej męskiej grupy chłopaków to był strych nad szkołą, strych i korytarz przerobiony na miejsce noclegowe z możliwością brania ciepłego prysznica raz w tygodniu. Normalnie od rana do wieczora korzystaliśmy z zimnych prysznicy czy zimnych kranów i sala średnio miała 20 osób na strychu, którego opadały dachy. W związku z tym tam okno musiało być cały czas otwarte, także w zimie, bo to było duszno. To był bardzo ostry i zimny wychów. Także jak ja przyjechałem do akademika, w którym okazało się, że mamy pokój 4-osobowy, no to dla mnie to był po prostu luksus. To było coś bardzo przyjemnego. Oczywiście pierwsze zderzenie, jakie nastąpiło dla mnie, to było słynne drugie piętro w Zbyszku, które było opanowane przez prawników. To była dość specyficzna grupa studencka i to był jeden z pierwszych szoków, jeśli chodzi o sposób ich funkcjonowania i zachowania oraz taka, powiedzmy, takie spuszczenie nas z łańcucha, bo przecież w tym internacie to był reżim na pół wojskowy. No to po prostu, a tutaj radź sobie człowieku, sam sobie smaż, sam sobie gotuj.
w kuchni, która była permanentnie albo zajęta, albo popsuta. No, trzeba było się nauczyć prostych funkcji typu gotowanie, przygotowanie sobie posiłków, no bo dostawaliśmy jakieś kartki do barów mlecznych w ramach tam pomocy stypendialnej, ale to było to pierwsze, że nagle stanąłem przed koniecznością zagospodarowania samego siebie w takim normalnym, bytowym kształcie, bo jak się przyjechało do Kolegium Novum, no to oczywiście dostałem program, musiałem się meldować, nazwijmy to, na zajęciach, czy lekcjach, czy na wykładach. No, człowiek się bardzo na początku przykładał, ale dla mnie pierwszym uderzeniem takiej akademickości, wolności, to był akademik, to co się tam działo. No, no, słynne szóste piętro, gdzie urzędował w pokoju 622 Andrzej Czerep, Henryk Smuczek i Rafał Grupiński, dzisiaj wielki polityk PO. No to, to był pokój legendarny z tym, co się działo tam na tym szóstym piętrze. Oni mieli jakiś rodzaj azylu, tam nikt nie wchodził, wszyscy się bali tam w ogóle podchodzić, więc ja zupełnie no, musiałem sobie ten świat jakoś określić na nowo, bo jak to, nikt ich nie pilnuje, nikt ich nie przywołuje do porządku. Każdy sobie chodzi i robi co chce. Ci prawnicy no, bywają na zajęciach, ale generalnie to prowadzą życie rozrywkowe. Ja miałem pokój, gdzie było nas dwóch z polonistyki i dwóch prawników. No jakoś się z nimi dogadywaliśmy, bo szczęśliwie trafiliśmy na fajnych chłopaków. To było jedne, a drugie to było zjawisko pojawiających się studenckich małżeństw. Pojawiające się wózki. No to w ogóle ze świata prowincji, gdzie jeszcze kobieta, dziewczyna w ciąży przed ślubem, to było coś, co było szokiem dla rodziny i dla okolicy. Tutaj okazywało się to pewną już normalnością. No wkraczałem w inny system wartości, w inną konstrukcję społeczną i musiałem się w tym na początku świecie, który wydawał się, że jest kompletnie chaotyczny i niezorganizowany, mówię o świecie akademika, jakoś znaleźć. Druga rzecz, która mi pozwalała ten świat jakoś inaczej odkrywać, to był studencki radiowęzeł. No przecież tamte dyskusje, programy, które były zwolnione z jakiejś takiej cenzury, myślę, że bardziej tam funkcjonowała autocenzura, bo oczywiście każdy akademik, to jest moja późniejsza wiedza, był monitorowany bardzo dokładnie przez pracowników Służby Bezpieczeństwa, ale no to radio, po pierwsze ten język. Jeśli się porównywało język radiowęzła studenckiego z tym, co trzepano w telewizji, to były dwa różne światy. To samo dotyczyło pierwszego zdarzenia z wykładowcami. Nie tyle zajęcia, co wykłady. No, dla mnie wtedy taką no, absolutnie legendarną i fascynującą postacią tych pierwszych wykładów, które miałem możliwość słuchać, był profesor Włodzimierz Dworzaczek. No, przepiękna postać, przepiękny człowiek, fantastyczny uczony, dotknięty przez ciężką chorobę Heine-Medina, wchodził na wykład i mówił: dzień dobry, przepraszam Państwa, biegłem do Was i bałem się, że się spóźnię. Ten bieg wyglądał przy pomocy dwóch kul, ale był to człowiek na tyle pogodny, na tyle ta empatia, ten stosunek do nas, to serio traktowanie nas wszystkich, to obawa, że się spóźni na wykład, to wszystko było dla mnie zupełnie nowym światem, który trzeba było jakoś sobie w środku spakować, poradzić sobie z tym. Dla mnie uniwersytet jest i pozostanie, jeśli chodzi o kształtowanie pewnego systemu ocen, wartości. Ja mam takie tendencje do bardzo, niestety uważam to za swoją wadę, czasami zero-jedynkowego ustawiania świata czy pewnych problemów. Denerwuje mnie nadmierne dzielenia, nazwijmy, włosu na czworo czy coś. Uniwersytet nauczył mnie przede wszystkim, że uważaj, że tutaj możemy na ten problem spojrzeć co najmniej z kilku punktów widzenia. I to nie dotyczyło tylko problemów naukowych, ale i wszelkich dalszych, politycznych. Przecież
Na tym korytarzu mijał się profesor Maciejewski z profesorem Ziomkiem, których poglądy polityczne były dokładnie, momentami przynajmniej, przeciwstawne. I oni jakoś sobie tam funkcjonowali i tak. A w tym wszystkim jeszcze była tak kolorowa postać jak profesor Alojzy Sajkowski, który zaczynał wykład na jeden temat, a kończył na zupełnie inny. Z nim się wiąże przepiękna legenda, jak ktoś tam, jest dyskusja na temat jakiegoś studenta, którego chcą odrzucić, no bo pisze w ten sposób, że się nie da w ogóle nic przeczytać. Na co na Radzie Wydziału się lekko obudził Sajkowski i mówi, zaraz, co takiego pisze, jak to nie można odczytać? A on siedział w tych rękopisach XVII-wiecznych, w tej łacino-polskiej tego, to tam to po prostu były gryzmoły, które no to ktoś mówi, no proszę, rzucił mi tego. A Sajkowski to wziął, mówi, zaraz, no tu jest bardzo dobrze wszystko napisane. No i chłopaka przepchnęli, bo był jedyny, który mógł po prostu to odcyfrować. Więc to pokazywało, że zaraz, nic nie jest do końca, nic nie jest takie, że ten ma monopol na tę wiedzę, a ten nie ma. Ale w pewnym momencie w to wszystko, w te postacie, no bo był na przykład taki docent Gulcz z ekonomii politycznej. Wiadomo, że to była ekonomia polityczna socjalizmu. No musiał ją wykładać, ale wykład zaczął tak. No proszę Państwa, ja oczywiście mam tu pewien program, ale chcę powiedzieć, że ekonomia polityczna socjalizmu do tej ekonomii na Zachodzie ma się tak, jak liczydło do komputera czwartej generacji. Potem już mógł sobie dać spokój z tymi wykładami, bo już nikt tego nie chciał słuchać. On to zresztą odklepywał. Te egzaminy to była, no, dla nas katorga, bo to było wkuwanie pewnych formułek, w które tak naprawdę nikt nie wierzył. Od prowadzącej zajęcia po tego samego docenta. To była taka specyfika, że z jednej strony była to nauka taka jak na przykład postawa naukowa docenta, później profesora Witczaka, pewno się z nim zetknąłeś, który nie potrafił Wisłockiego, szefa tej drukarni i odpowiedzialny za druki naukowe, po prostu ściągać za błędy przecinkowe i korektorskie w jego wydawnictwie. On był, no nie odpuścił nic, nie było szans, żeby on przepuścił coś. To był uczony, który potrafił dojść do dna. No, to był też pewna trudność w komunikacji z nim, ale też trzeba było uznać, że ta jego postawa badacza to w tym sensie była kompletnie bezkompromisowa. Więc to były bardzo różne postaci i powiem tak, czy ja to wtedy tak odbierałem, czy to jest moja dzisiejsza świadomość, nie jestem taki pewien. Bardziej to intuicyjnie czułem, że to jest wszystko tak. Ale w pewnym momencie pojawił się taki szmer, nazwijmy to, szmer informacyjny polegający na świecie politycznym, który zaczął coraz mocniej wkraczać w ściany uczelni, a to się przede wszystkim u nas przejawiło w relacji i w stosunku władz do także mojego wykładowcy, do doktora Barańczaka. I tutaj ten problem zaczął być bardzo bolesnym cierniem. To wszystko było bardzo trudne. Wszyscy mieli z tym jakiś problem. To ciągle do mnie docierało, jakby, może to nie jest najlepsze, ale jakby zza ściany. Nie miałem jakby źródeł. No coś wiedzieliśmy, że no oczywiście wiedzieliśmy, że powstał KOR, że on w tym wszystkim jest, ale zanim powstał KOR, to Barańczak też miał swoje poglądy, tylko że on się z nimi na zajęciach ani na wykładach nie manifestował. On był wykładowcą, adiunktem, prowadził swoje zajęcia i żadnej jakby nawet aluzji politycznej do tego wszystkiego, co nas otacza, tych problemów, potem już przecież mieliśmy do czynienia z 76 rokiem, z Radomiem i tak dalej, ale no może trochę wiem, ale no przed samym KOR-em on też był znany z tego, że miał pewną krytyczną już, ale to była krytyka, która się jakby manifestowała w relacjach
jego środowiska, czyli naukowców, czyli no powiedzmy profesor Maciejewski, Ziomek, Balcerzan, inne osoby, czy docent potem profesor Nowak, który tam był szefem organizacji partyjnej. Więc to gdzieś tam do mnie docierało, ale zaraz, no my mieliśmy swoje sprawy. Sprawa wybuchła w momencie, kiedy pojawiło się nazwisko doktora Barańczaka jako członka KOR-u. No wtedy to wybuchło i no, zaczęto podejmować działania już wprost zmierzające do jego usunięcia z uczelni. No, ja byłem w seminarium profesora Ziomka. To był pracownik zakładu profesora Ziomka. Profesor podejmował jakieś czynności, ale co z całym szacunkiem, nawet on był przecież partyjny, ale on był z tych partyjnych niedobrze widzianych. No ale co jednostkowo profesor Ziomek, kierownik zakładu w uniwersytecie, może zrobić w sprawie obrony? Występował w jednym czy drugim miejscu czy trzecim, czego poniósł potem określone konsekwencje, o czym za chwilę. No i uruchomiły się działania studenckie. Wiem, dla mnie przynajmniej jednym z organizatorów tego był Marcin Kęszycki i Leszek Dymarski. Ja pamiętam, że byłem na jakimś zebraniu u Marcina Kęszyckiego w domu. To tam, nie wiem, tych rodziców podziwiam, bo tam był tłum ludzi. Oczywiście tam powstawał jakiś list. Ja już wtedy byłem działacz uczelniany SZSP. Też uważałem, że trzeba się tam odezwać, że ja jakieś stanowisko przekażemy władzom uczelni. To tyle dało, tyle co kot napłakał. I tak go wyrzucili. No ale taki szum się powstał. Powstał to, pamiętam, że na wydziale był ten ruch, pamiętam to zebranie w domu Marcina Kęszyckiego i pamiętam, że efekty tego były takie, że Barańczak został z tej uczelni niestety relegowany. Żeby było ciekawej, to ja pracę w aparacie partyjnym zacząłem 1 maja 81, trudno o gorszą datę. No, jeśli chodzi o całą, nazwijmy to dużą politykę, to byłem po stronie tych, którzy uważali, że trzeba to państwo reformować. No, ta organizacja partyjna uniwersytetu wytworzyła te struktury, poziomy, tam Michał Karoński i inni. One były przez ten beton partyjny serdecznie znienawidzone. Tacy ludzie, członkowie partii z uniwersytetu, a do nich ja należałem, byli czasami gorzej traktowani niż opozycja. Ja się z tym zetknąłem od razu, jak przyszedłem do pracy w Komitecie Wojewódzkim. Ten tak zwany beton i ten tak zwana ci prawdziwi komuniści. Później zacząłem to obserwować także w sferze wizualnej. Oni się ubierali w skórzane płaszcze, oficerki, to coś skądś znamy, tę całą poetykę stroju. To dla mnie, to na mnie to działało jak płachta na byka. No ja na tym punkcie miałem swoje różne obserwacje i doświadczenia. No ale ja postanowiłem pójść w to zwarcie i wszedłem. Oni tam wewnątrz tego budynku, to nie powiem, że pojawił się taki sekretarz Kusiak, który z jakichś powodów mnie zauważył i on mnie wyciągnął do Komitetu Wojewódzkiego od razu z tamtego stanowiska na szefa tworzonego wtedy Wydziału Kultury, który nie powstał dlatego, że były takie zamieszania w partii, potem jego odwołano. Przyszedł Skrzypczak, w związku z tym byłem szefem kultury, ale na stanowisku zastępca kierownika Wydziału tam Nauki, Oświaty i Kultury. Do czasu, aż przyszedł stan wojenny, gdzie ówczesny szef Irek Król został mianowany kuratorem i ja przejąłem przy ogromnym sprzeciwie części tak zwanego aparatu to stanowisko.
No muszę powiedzieć, że to były bardzo ciekawe doświadczenia, bo tak zwany aktyw robotniczy miał niby bronić komitetu w tym stanie wojennym, bronić przed kim. No oni tam spali na dole w stołówce, tak, byli w jakiś sposób uzbrojeni, nosili te swoje skórzane płaszcze, jakby mogli, to by mnie ze schodów zrzucili na sam widok. To było. No ale tu mieli kłopot, bo pierwszym sekretarzem został wojskowy generał Łukasik i powiedział, że ja mam być jednak tym szefem. To zmieniło sytuację. Niektórzy nie doceniają tego aspektu, na który ja muszę zwrócić uwagę, że stan wojenny wybił zęby tym wszystkim komunistom prawdziwym. I tak naprawdę pozbawił partię realnej władzy. Pewnie bym zrobił drugi raz tak samo. Jestem raczej. To kwestia może temperatury, temperamentu. Ja nie miałem nic w sobie z takiej rewolucyjności czy gotowości na totalną zmianę. Nie za bardzo w to wierzyłem, że to jest w ogóle możliwe. Natomiast wierzyłem, że i chciałem, żeby to było korygowane, zmieniane, naprawiane. Potrafiłem stanąć twardo po stronie tych, którzy powiedzmy w moim systemie wartości i tego, co ja byłem, byli po mojej stronie, ale na tak daleko idącą zmianę to chyba po pierwsze w nią nie wierzyłem, a po drugie może to zabrzmieć dziwnie, ale też są pewne relacje towarzyskie. To są moi koledzy byli. Z ruchu, z tego, z uniwersytetu, oni byli po tej stronie. I mimo tego całego bałaganu byli nadal. Ziomek nie rzucił legitymacji partyjnej, chociaż go tam sekowano na wszystkie możliwe sposoby. Ale jakoś dawał sobie radę, więc to też Konwicki w jakichś wspomnieniach mówił. Dla kolegów tam poszedł w różne rzeczy. Nie chcę nim powtarzać, ale dla mnie ten element towarzyski był bardzo ważny. No co z tego, że Stofaniak był, że tu Leszka jeszcze raz przywołał, kompletnie patriotycznym nacjonalistą, ale on mi pasował, dobrze śpiewał Leśmiana tego. No, polityka owszem, no, ale jesteśmy kumple. W roku 1986 otrzymałem propozycję, co było dość sporym ewenementem, na funkcję zastępcy kierownika Wydziału Kultury KC. Z funkcji kierownika Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury w Poznaniu, czyli przeskakiwałem trzy piętra. Tam na taką funkcję to szli pierwsi sekretarze KW. Jeszcze im to wszystko nie pasowało, że chodziłem w dżinsach, sweterkach i innych historiach. No i zgłosił mnie wtedy szef tego wydziału, profesor Nawrocki, który i tak był szykowany do odwołania. No i wtedy był sekretarz KC Świrgoń. Na początku nadzieja, a potem problem z nim był. No i miałem być tym zastępcą kierownika i miałem, już mnie pożegnali w Poznaniu, ale jakoś nie przechodziłem. W końcu przychodzę do swojego szefa generała i mówię, jak to jest, tu mnie pożegnaliście, ale tam mnie nie witają. Nie? To ten poniósł to wucze, zadzwonił do innego generała, który był szefem Wydziału Kadry i mówi, Władziu, słuchaj, co jest? Ja tam słyszę, że no, to jest pomysł Świrgonia, a my mamy na ten temat inne zdanie. Nie? Co ty, Władziu, mówisz? Ty? Słuchaj tu mnie. Następnego dnia miałem się zameldować w Warszawie. I w styczniu 1986 zostałem zastępcą kierownika kultury, Wydziału Kultury KC. W obszarze film, teatr, rozrywka, kontakty ze Związkiem Radzieckim. To wszystko, którego wszyscy unikali jak ognia. Ten okres w kinematografii, którą ja miałem wtedy, w tamtych czasach, to jest osobna opowieść, bo to jest opowieść o zwalnianiu filmów z półek. To jest bardzo trudny i bardzo ciekawy temat.
dotyczy to wiernej rzeki, przesłuchania Matki Królów. Każdy ten film i procedura jego zwolnienia to jest osobna historia.